Witamy w kolejnym odcinku Zwierzę w kamerze. Dziś nieprzypadkowo nałożyłem na głowę czapkę, a to dlatego, że grudzień za pasem, przymrozki w przyszłym tygodniu będą już normą. A jak przygotować do tego naszych czworonożnych przyjaciół, opowiemy właśnie w odcinku, a konkretnie będzie to czynić tradycyjnie pani Natalia z Zachodniopomorskiego Centrum Rehabilitacji Zwierząt. A pomagać nam będą oczywiście Rysiek i gdzieś tam jest też Tosia. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. Przed nami zima, nie wszyscy się z tego oczywiście cieszą, ale też i są pewnie psy, które się z tego cieszą. Jak najbardziej, mówimy tutaj o rasach północnych, więc wszelkiego rodzaju, wszelkiego typu husky, miksy tych ras, malamuty, samojedy, no to one są w swoim tak naprawdę żywiole i możemy powiedzieć, że faktycznie te rasy się cieszą, te rasy kochają śnieg, kochają chłód. Nie mówimy tu, broń Boże, może o skrajnych takich przypadkach, że jak przyjdzie śnieg, no to musimy swojego własnego psa gdzieś tam w przenośni wyrzucić do ogródka i w ogóle do domu wpuszczać. Broń Boże, nie. Pamiętajmy, że one również mogą zamarznąć. Natomiast to są psy dużo bardziej przygotowane do tego, do tych warunków atmosferycznych i one dużo lepiej się czują w momencie, kiedy jest śnieg, niż bardzo wysoka temperatura. Więc można powiedzieć, że to akurat te rasy, które będą się cieszyły z tego, że spada śnieg. Pomijając jakby samą rasę, to są też psy takie, które faktycznie lubią puch i zabawy w puchu, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że nasz przysłowiowy tam misiek, który jest mieszańcem czy małej rasy, nie będzie czerpał przyjemności też ze spacerów po śniegu. Natomiast ten śnieg trochę może już im się robić nieprzyjemny w przypadku, gdy mamy na przykład psa długowłosego. Śnieg potrafi się przykleić nam do sierści, robią się tak zwane takie kule śniegowe, one są dość twarde, no i wtedy nieprzyjemne. Potrafią też poranić na przykład opuszki, więc jeżeli mówimy tutaj o przymrozkach i momencie, kiedy nasze chodniki zaczną być posypywane też solą, no to powinniśmy opuszki naszego psa zabezpieczyć na przykład wazeliną lub specjalnymi maściami przeznaczonymi do pielęgnacji opuszek psich. Przed spacerem smarujemy, idziemy na spacer, wracamy ze spaceru. Dobrze by było, jeżeli to jest spacer właśnie po mieście, gdzie pojawi się ta sól drogowa, czyli nie ta stara sól, kiedyś jak kuchenna, tylko już niestety dość mocno pomieszane tutaj preparaty chemiczne. One mogą też być niestety trujące dla naszych czworonogów. I tutaj powinniśmy łapy przetrzeć chociaż wilgotną ścierką, żeby nie daj Boże na przykład pozostałości nie zostały na sierści, nasz pies tego nie zjadł i nie skończyło się poważnym zatruciem, a nie daj Boże jeszcze tu jakimiś problemami i zejściem śmiertelnym. Czyli jakaś wazelina to oczywiście podstawa. Jakoś jeszcze możemy się przygotować, zanim ten śnieg spadnie? Zanim ten śnieg spadnie, niektórzy teraz mówią, że trochę psia moda, trochę fanaberia właścicieli, ale też i po części jakby użyteczne przedmioty, czyli tutaj wszelkiego rodzaju ubranka. To już jest ten moment, gdzie powinniśmy zaopatrzyć się w pierwsze ubranko, jeżeli nas pies nigdy nie chodził. Pamiętajmy, że na taką pogodę, którą akurat jest teraz, czyli gdzie nie ma chlapy, jest tylko chłodno albo wietrznie. Mówimy tutaj o temperaturze, gdzie temperatura spada na przykład do 5 stopni i poniżej i do przymrozków. No to ubranka najlepiej bawełniane, przewiewne, sweterki, tak żeby dodatkowo chroniło psa, ale też żeby pod spodem nie tworzyła się jakby taka poduszka, gdzie nie ma wentylacji. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli na przykład mamy psa rasy średnio długowłosej z dość gęstym podrzeckiem, to ten pies ubierania nie potrzeba, nie potrzebuje. Natomiast mam tutaj bardziej na myśli czyszczeniaki, czyli podobnie tak jak Tośka, psy w okresie wzrostu, które mają krótką sierść, czy to co wynika z rasy, bo akurat są krótkowłose, czy na przykład tutaj psy geriatryczne, dla nich warto, nie mówię tu o jakichś mocno wymyślnych, ale wystarczy jakaś tam zwykła derka bawełniana, czy bluza dresowa tak zwana i już będzie ok. A buty na śnieg to troszeczkę przesada? Zależy od psa, czy on potrafi w tym chodzić. Trochę inaczej tutaj patrząc od strony mojej pracy zmienia się kątowanie łapy. Jeżeli mam psa z niedowładem, a buty mu zwiększają przyczepność, to jeszcze ewentualnie w tym momencie tak. Natomiast lepiej jest, jeżeli mówimy tutaj o przymrozkach, nie daj Boże, minus 20, no to szczerze mówiąc, mimo że będą buty, to i tak zwierzakowi będzie się trochę gorzej oddychało, tak jak podobnie nam, bo wiadomo, że oddychając, wydychamy z siebie powietrze, skrapla się para wodna, więc jakby to może gdzieś tutaj w okolicy, czy naszej twarzy, czy zwierzęcego pyska delikatnie przymarzać, więc nie pozwolimy sobie na dość długi spacer. Więc jakby buty za długo nam się nie zdają, no bo i tak wchodzimy w etap tak zwanej fizjologii, czyli siku kupa i do domu, a temperatura niestety jest za niska. Natomiast jeżeli mówimy o spacerze jakimś tam troszkę dłuższym, gdzie po temperatura jest tak powiedzmy minimalnie poniżej zera,
no to wtedy już później idziemy w tą stronę, żeby zabezpieczamy te łapy, czy tą maścią z witaminą A, czy z bazeliną, czy specjalnym preparatem do pielęgnacji opuszek i wtedy idziemy sobie na ten spacer. Natomiast musimy też dobrze obserwować naszego czworonoga, ponieważ w momencie, kiedy opuszki będą jakby przymarzać do podłoża, zacznie psa coś szczypać, to on będzie nam to pokazywał. Czyli na przykład albo będzie się zatrzymywał, nie będzie chciał iść, albo będzie którąś łapę podnosił w górę. Więc to nie jest tak, że a jest chłodno, jest uparty, nie chce iść, tylko faktycznie już tutaj sprawia mu spacer dyskomfort, więc wtedy nie zmuszajmy, jeżeli to jest taki mały szkrab jak ktośka, to po prostu pod pachę i idziemy sobie dalej, czy wracamy do domu. Albo na przykład przez chwilę niesiemy, a po chwili jak łapy już jakby z łapą temperatury tą trochę wyższą, to zaczynamy sobie spokojnie brać i puszczać psa z powrotem na spacerze. Zapewne w okresie zimowym temat rzeka to jest sierść, okrywa włosowa, w zależności od tego, co nasz podopieczny posiada. No właśnie, jak prawidłowo ją przygotować, bo z jednej strony rozpoczyna się sezon grzewczy, więc niektórzy przycinają, jeśli można, tę okrywę włosową. Z drugiej strony, no na zewnątrz jest coraz chłodniej, więc tego włosa pewnie przydałoby się więcej. Więc jeżeli mówimy tutaj o temperaturze, czyli jeżeli to jest temperatura znośna dla nas, na rzecz, którą musimy uważać, to żeby pies nie spał pod kaloryferem i bezpośrednio z takiego spania pod kaloryferem nie wychodził na dwór, bo jest za duża różnica temperatur. Więc jeżeli już mamy psa takiego, powiedzmy, ciepłolubnego, który wybiera sobie sam miejsce do spania, przestrzegam przed tym, żeby nie układać legowiska bezpośrednio pod samym kaloryferem. Jak już pies się chce położyć, to niech leży sobie, powiedzmy, sam, ale żeby to nie było tak, że spędza całą noc bezpośrednio przy źródle ciepła. To pamiętajmy o tym, żeby przed wyjściem, na przykład jeżeli mamy domek jednorodzinny, to nie tak, że my się ubieramy i od razu szybko sru na zewnątrz, czy też otwieramy sobie drzwi tarasowe i wypuszczamy naszego psa, tylko niech ten pies chwilę na przykład pójdzie do pomieszczenia, w którym jest chłodnie, zazwyczaj to jest ganek, bo wiadomo, ganki zazwyczaj nie są ogrzewane, a temperatura to jest ciut niższa niż w naszym na przykład salonie, gdzie mamy też kominek. Chwilę niech odczeka, wyrówna tą temperaturę, niech ona się obniży i dopiero wyjdzie przejściowo na zewnątrz. Nie będzie to tak duży szok. Pamiętajmy, że no chociażby na dworze będzie minus te 10 stopni Celsjusza, a w domu mamy plus 20-25 stopni, no to jednak jest 30-35 stopni różnicy temperatur. Więc to jest podobnie tak jak z nami na przykład latem, gdzie nastawimy sobie klimatyzację na 15 stopni, 17, bo jest przyjemnie chłodno, a na zewnątrz mamy plus 35, więc też jak to u nas się zaleca, żeby nie robić sobie takiego szoku i w momencie, kiedy wychodzimy, to lepiej tą klimatyzację trochę bardziej podkręcić, żeby nie była aż taka duża różnica z temperaturą. Po konflikcie z Tosią Rysiek nam uciekł, ale chciałem właśnie na jego przykładzie zapytać, czy więcej czeszemy jakoś, oprócz tego, że nie przycinamy, to dbamy jakoś o tę sierść właśnie poprzez odpowiednią pielęgnację? Wyczesywać jak najbardziej, jeżeli to jeszcze jesteśmy trochę w okresie wymiany tej sierści na tak zwaną zimową, no to tej sierści więcej nam wychodzi. Jak najbardziej warto jest usuwać ten martwy włos, żeby była lepsza jakby cyrkulacja też pod okrywą włosową pomiędzy, żeby ten pozbyć się martwego włosa, a został ten włos prawidłowy, który ma być, czyli i okrywowy, i podszedstek. To wiąże się też z tym, że dodatkowo będziemy w domu mieć mniej sierści. Oczywiście każdy pies będzie to sierść gubił, natomiast okres lnienia nie będzie aż tak mocno odczuwalny dla nas, jeżeli będziemy systematycznie tą sierść wyczesywać. Dodatkowo będzie tam też trochę łatwiej, jeżeli chodzi o pielęgniację po wyjściu na dwór, no bo wiadomo, że pojawia się trochę błoto, zaraz może być błoto pośniegowe, więc trochę mniej przeniesionego tego brudu na łapach czy na całym psie. Jeżeli mówimy tu o psie długowłosym, wiadomo, że podrzestek też występuje na okolicach tutaj brzusznych u psa, więc trochę tego mniej się przyniesie. A czy odnośnie legowiska naszego podopiecznego powinny zajść jakieś zmiany? Nie wiem, grubszy kocyk, podłoże jakieś inne? Znaczy się... Grubszy, jeżeli mówimy cały czas o stałej temperaturze, gdzie jest tam 20 z hakiem lekkim u nas w mieszkaniu czy też w domu, no to nie powinniśmy tutaj wchodzić w skrajność i dodatkowo psa dogrzewać. No psy takie małe, jak kanapowe, jak Tośka, no to wiadomo, jak będzie chłodna, a śpi z właścicielem, no to wejdzie sobie po prostu pod kołdrę, schowa się i tak, i w tą stronę. Natomiast jeżeli mówimy tutaj stricte o jakiejś tam zmianie legowiska, no to wiadomo, że jeżeli pies latem ma do dyspozycji matę chłodzącą, no to zimą tej maty nie będziemy dawać. Natomiast koc może być, jeżeli to jest, powiedzmy, pies starszy, ciub grubszy, gdzie będzie mógł się bardziej wtulić, natomiast nie popadajmy też w paranoję, gdzie będziemy celowo zmieniać na jakieś tam bardzo duże miski, żeby było tylko cieplej. Im trochę zahartujemy bardziej psa, tym pies będzie zdrowszy i mniej też podobny na przykład na wszelkiego rodzaju przeziębienia, tak jak my, czy też anginy. To jeszcze na zakończenie, ostatnia kwestia, jednocześnie taki mały apel, jeśli psy mieszkają
poza domem, to warto pomyśleć o tym, żeby wpuścić je czasem zwyczajnie do domu. Jak najbardziej tak, jeżeli psy mieszkają poza domem, to jeżeli nie jest to chociaż nasz dom, to niech to będzie garaż, gdzie temperatura jest dodatnia. Pomyślmy na tym, żeby tu właśnie, jeżeli mówimy o legowiskach, na przykład może na okres zimy i tych większych przymrozków przenieść legowisko psa do garażu, czy też postawić tak budę, gdzie będzie ona na przykład z możliwością wejścia do środka i schowania się. No jednak temperatura nieprzyjemna, niesprzyjająca, więc no nie możemy pozwolić, żeby naszemu zwierzakowi od przeziębienia, nie daj Boże, stała się krzywda dodatkowa, a skończyło się na zamarznięciu. Dołączamy do apelu, a za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na nasze kolejne programy.